Gratuluję trenerowi. Ostatnie pasy. Wyszedł z problemów, które my żeśmy parę kolejek temu wpadli. Widać, że ta praca trenera Skowronka w Suwałkach procentuje. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to chciałbym powiedzieć krótko, że nie chciałbym się pastwić nad swoimi zawodnikami z racji tego, że kolejny mecz i kolejna porażka. Znowu tych punktów nie mamy. Umiejętności czysto piłkarskie uważam, że mój zespół zaprezentował dzisiaj w tym meczu na wysokim poziomie i o to nie można mieć pretensji. Natomiast jest dla mnie nie do zaakceptowania sytuacja, w której mój zespół walczy o życie i kończy mecz z jedną kartką. I to jeszcze po faulu taktycznym Żitki. Jest to, uważam, ogromny problem, bo z boku można było odnieść wrażenie, że to Wigry są na miejscu spadkowym, a nie Olimpia Grudziądz. Jednocześnie myślę, że statystyki pokażą, że posiadanie piłki, czy ilość podań być może była po naszej stronie, ale procent wygranych pojedynków przez moich obrońców w powietrzu z napastnikiem Wigier był znikomy. Ogromna praca przed moim zespołem i na pewno widzimy ogrom problemów, które dotknęły ten zespół. Zobaczymy w najbliższych dniach, jakie klub podejmie decyzje, bo nie ukrywam, że jeżeli mamy walczyć o utrzymanie i wyjść z tego problemu, to musi być diametralna zmiana nastawienia do gry, bo tak jak mówiłem już w poprzednich sezonach, interesuje mnie jakość, nie jakość, skuteczność działania i to jest dla mnie najważniejsze. W tej skuteczności w naszych poczynaniach nie ma 11 bramek strzelonych. Ciężko przy takim dorobku myśleć o zdobyczy punktowej. Niemniej jednak uważam, że dzisiaj zagraliśmy w miarę niezłe spotkanie, bo dużo taktyki w pierwszej połowie, później mecz się otworzył i szanse zarówno z jednej i z drugiej strony. My oczywiście tych szans mieliśmy mniej stuprocentowych, dlatego dzisiaj 3 punkty dla Wigier. Jeszcze raz gratuluję Arturowi. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo trudny mecz za nami. Zgadzam się z trenerem, ale to przewidywaliśmy. Zespół Grudziądza na pewno to nie ta ekipa i nie to miejsce w tabeli. Analizowaliśmy bardzo mocno przeciwnika i naprawdę zabrakło rzeczywiście skuteczności w ataku przeciwnikowi i trochę tego farta. Natomiast nie przypadek, że dzisiaj wygrywamy ten mecz. Po prostu zespół znowu bardzo dobrze zareagował i był bardziej konkretny. I gratulacje do chłopaków. Na pewno stać nas na więcej, ale też proszę o zrozumienie, bo gramy trzeci mecz w tygodniu i może trochę to było dzisiaj też widać, a rotacji w składzie nie było zbyt wiele. Bardzo się cieszę z postępu, z rozwoju zespołu, natomiast cały czas jest w nas bardzo dużo pokory. Mamy jeszcze jeden mecz do rozegrania i na nim teraz skupiamy wiele energii, ale na pewno dostaliśmy pozytywnego kopa tą ostatnią pasę i na pewno będziemy jeszcze mocniej pracować, żeby więcej dawać radości naszym kibicom, bo za to chcę dzisiaj podziękować, bo się kończy ten rok tutaj w Suwałkach. Tutaj u nas w domu, ale zapraszam wszystkich, bo niedaleko do Olsztyna i bądźcie wszyscy razem z nami, a to nam na pewno pomoże w tym, żeby trzymać pasę dalej. Dziękuję.